Wszystko zależy od Was, ale klucz tkwi w procesie. Czyli nie tu, tylko tu. To, kiedy nikt na Was nie patrzy i to, co Wy będziecie tutaj robili. Bo nie ukrywajmy, to sędziowanie to nie jest tak jak w piłce nożnej i w drużynie, że my przychodzimy na trening, mamy określone dni treningu, nie wiem, poniedziałek, wtorek, przychodzimy, trenujemy z drużyną i potem mecz nas weryfikuje. Tu mamy o tyle trudniej, że w tym całym procesie jesteśmy sami. Nikt na nas nie patrzy, nas widzą tylko na meczu, ale nikt nie widzi tego. Nikt nie widzi tego, a powiedzmy sobie szczerze, powiem wprost, to jest przejmowanie. To jest najtrudniejszy proces dla sędziego. Zrobić trening i przygotowanie, kiedy nikt nie patrzy, bo nikt na Was nie patrzy, nikt nie wie, ile Wy wsadzacie w ten proces. A proces bywa bardzo niewdzięczny, bo możecie tutaj dawać siebie wszystko, mieć mecz kluczowy, weryfikujący i go spieprzyć. Może tak być. Czyli momentalnie jesteście strąceni znowu na sam dół. I musicie mieć sobie mega dużo samozaparcia, żeby stąd znowu wychodzić na górę. Tak? Tak. Wszyscy myślą, że wy przyjechaliście, bierzecie pieniądze i że od was się wymaga tych dobrych decyzji. A nawet jeżeli podejmujecie dobre, to i tak nikt tego może nie rozumieć. Czasami są takie sytuacje na boisku, że wy wiecie, że podjęliście dobrą decyzję, ale uwierzcie mi, absolutnie nikt tego nie zrozumie. Oprócz ewentualnie obserwatora czy asystenta, prawda? I musicie być przygotowani na to, że sędziowanie to jest taka profesja, w której jesteście sami. Wy nie tutaj nie będziecie mieli akceptacji ani zawodników, ani trenerów, ani kibiców, czasami nawet innych sędziów. To jest coś, czym jesteście sami. Tak jak w procesie, tak i czasami w prowadzeniu spotkań. Więc ja mówię, ja bardzo lubię ten motyw gór, bo on bardzo fajnie przedstawia te klasy rozgrywkowe, na które się wspinamy. Po prostu im wyższa liga, tym więcej trzeba poświęcić proces, czyli to, co powiedzieliśmy sobie na początku. Dobra, i teraz kwestia, z czym musi radzić sobie sędzia na mecz. No czyli, żebyście też nie myśleli, że perfekcyjnie będziecie sędziować za każdym razem. Będą mecze i będą sytuacje, które spieprzycie. Każdy sędzia ma takie mecze, nawet na tym najwyższym poziomie. To jest nieuniknione, tylko wy musicie być zdeterminowani do tego, żeby sobie po pierwsze z tym radzić, po drugie się nie poddawać. Bo chodzi o to, że wiecie, kiedy sędzia jest naprawdę moim zdaniem klasowy? Wtedy, kiedy położy mecz, ale on na następny dzień jest gotowy już jechać na kolejny i poprowadzić go na jak najwyższym poziomie. Bo powiedzmy, może być taka sytuacja, że pamiętaj, że praca, którą wykonujesz, jest specyficznym rodzajem pracy, więc stan umysłu też powinien być specyficzny. Sędziowanie to nie jest prosty kawałek, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest trudne. To jest trudne, po pierwsze trudne, po drugie, Maciek mi wybił z rytmu, trudne i specyficzne. Więc jakbym zadała pytanie, co jest najważniejsze w sędziowaniu, i od czego w ogóle powinniśmy zacząć? To co byście odpowiedzieli? Śmiało, spróbujcie. Co jest najważniejsze w sędziowaniu i od czego powinniśmy zacząć? Przygotowanie. Ale jakie? Przygotowanie mentalne, jak i samo zapoznanie się z przepisami, żeby chodzi na poszerzenie swojej wiedzy. Tak, czyli to, co było gdzieś tam na jednym z pierwszych slajdów, czyli rozwój osobisty. Czyli ta głowa, bo żeby był performance, to najpierw musi być mental performance. Takie jest moje zdanie, bo jak masz panować nad wydarzeniami na boisku, jak nie panujesz nad sobą? To jest takie dobre pytanie, które ja sobie często zadaję. Nie? Na przykład nie chce mi się zrobić treningu czy coś, no to fajnie, Bartka, to jak ty masz nadwyżę? Nie ma, że nie chcę. Nie ma, że nie chcę. Ja wybrałam swoją drogę i to jest jakby cena, którą ja muszę zapłacić za sukces, tak? Czyli ja już nie mam wyboru, czy zrobię trening albo nie zrobię treningu. Ja nie mogę. Często myślimy, jak idziemy na bieżeń, teraz zimie, że my kurde gubi jesteśmy. Człowiek siedzi w domu w ciepłej, a my śnieg pada minus 10, a my biegamy na tej bieżni. Bijać tak naprawdę, no to fajnie. Tylko, że no to jest... Tylko będzie wychodzić naprawdę, procentuje to wszystko. Nie? To jest nasza cena za sukces, słuchajcie. Jeżeli my chcemy sędziować fajne mecze, to nie ma kompromisu, że ja zrobię trening albo nie zrobię. Jak nie chcesz robić treningu, to jedź na B-klasę. Jak chcesz jeździć wyżej, no to sorry, ale czy pada, czy jest śnieg, czy jest 35 stopni, ale ty ten trening musisz zrobić. To jest jakby wpisane to. I może rzeczy, które nie są od was zależne, ale jeżeli wy będziecie podchodzić do tego tak, że ja będę robić wszystko, żebym był lepszym sędzią od siebie niż na poprzednim meczu, czyli powiedzmy mecz z soboty posędziowałem, tak? Ale będę robił wszystko, żeby mecz za tydzień posędziować jeszcze lepiej, żeby być lepszym od siebie, to was zaprowadzi do wyższych lig. Pamiętajcie, że nie możecie, znaczy może nie, że nie możecie, ale nie powinniście się porównywać do innych sędziów. Bo każdy ma swój styl sędziowania,
Wiadomo, możecie mieć idoli i kimś, na kim się będziecie wzorować, ale nigdy bym nie chciała, żeby to było na zasadzie krytyki, takiej, że jak on mógł to gwiznąć, ja bym tego nie gwiznął, albo nie wiem, albo w drugą stronę, bo sami się przekonacie, że na boisku to jest trochę inaczej, więc jedyną osobą, na którą macie patrzeć, to na siebie. Bo czasami może być tak, że nie wiem, wyśmiejecie kogoś, że ktoś gwiznął, nie gwiznął, a potem będziecie mieć bardzo podobną sytuację i wy też nie wyjdziecie z niej perfekcyjnie, tak? Także osoba, na którą patrzymy, to jestem tylko ja. Ja patrzę tylko na siebie i staram się być lepsza niż byłam, powiedzmy, tydzień temu czy na poprzednim meczu. Bo sędziowanie jest profesją, w której zawsze można zrobić coś lepiej. Czy można było coś zrobić lepiej. Nie ma meczu, który się przeprowadziło perfekcyjnie. Nie ma. Nie ma. Zawsze się pomylimy albo z jakimś autem, albo z ustawieniem, z czymkolwiek. Zawsze będzie, jest i będzie jakiś temat, który będzie do przepracowania. Jeżeli będziecie chcieli awansować do A-klasy, to wy najpierw będziecie musieli poczuć taką wewnętrzną przynależność do tej klasy rozgrywkowej, żeby wam było łatwiej w nią wejść. Bo jeżeli samo słowo A-klasa będzie was paraliżowało i będzie was to stresować, to wy na takim meczu będziecie się czuli źle. A chodzi o to, że mecz piłki nożnej od meczu piłki nożnej nie różni się niczym. Różni się tylko nazwa klasy rozgrywkowej, którą będziecie sędziować. Kwestia przestawiania się w głowie. Jeżeli sędziuję, nie wiem, A-klasę, a chcę wejść do okręgówki, to najpierw ja sama w środku muszę poczuć przynależność, sobie w tej lidze poradzę. Bo przepisy są takie same. Jedyne, co się różni, to powiedzmy presja, tak? I gdzieś tam waga tego meczu. Wyobraźcie sobie, że mamy samolot. I w tym samolocie mamy dwóch pasażerów. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej. Jeden z tych pasażerów siedzi spokojnie, zrelaksowany, ma słuchawki w uszach, nie wiem, jeszcze tam ma otwartą książkę, generalnie jest uśmiechnięty, wszystko jest w porządku. A jest drugi gość, który siedzi, nie wiem, albo przed nim, albo po drugiej stronie, nieważne, to już sobie sami wyobraźcie. I to jest gość, który jest po prostu cały czerwony, spocony, przerażony, jakby mógł, to by sam wyskoczył z tego okna, prawda, z tego samolotu, po prostu widać, że on nie chce tam być. Teraz pytanie kluczowe, co ten obrazek mówi nam o stanie technicznym samolotu? Gdzie jednego gościa mamy totalnie spokojnego, a drugiego wręcz rozterpanego sytuacją, nie? Co ten obrazek mówi nam o stanie technicznym samolotu? No nic. Nic kompletnie. To jest kwestia patrzenia na tą samą sytuację, tylko z odpowiedniej perspektywy. Sytuacja jest taka sama, ale spojrzenie na daną sytuację jest zupełnie inne. Zgodzicie się? Wiecie, o czym mówię? Nie pytam, tak, tak żebyśmy wiedzieli, tak. Nie? A kojarzycie jakąś taką sytuację, gdzie byliście na przykład świadkiem kłótni dwóch osób, gdzie każda szła w zaparte, że ona na pewno ma rację, a wiedzieliście na przykład, że jakaś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, nie? Ale oni byli totalnie przekonani o tym, że mają rację. Kojarzycie taką sytuację? Albo chociaż wiecie, że była na pewno? No śmiało, bo też jak wiecie. Okej. I to jest właśnie taki przykład naszych przekonań, nie? Te przekonania, czyli to, za co my idziemy w zaparte, czyli na przykład, nie wiem, że ja nie dam rady, to wynika z naszych przekonań. A skoro już poznaliśmy jakby kwestię perspektywy, czyli żeby patrzeć na daną sytuację z odpowiedniej perspektywy, czyli na przykład samolotu i dwóch różnych osób, to jeżeli już wiemy, że to, że my w coś wierzymy, to nie znaczy, że faktycznie tak jest, to skąd na przykład wiesz, że nie dasz rady? Albo skąd wiesz, że nie uda ci się dojść do pierwszej ligi czy do ekstraklasy? Na podstawie tych przekonań. Ty możesz mieć jakieś przekonania, na przykład, że się nie nadajesz na przykład na piątą ligę, ale te twoje przekonania wynikają z tego, co ty do tej pory doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, tak? Kwestia przestawienia się, to co było wcześniej, ta wiara w siebie albo wiara w cel i zdolność patrzenia na sytuację z odpowiedniej perspektywy. Czyli na przykład, nie wiem, nie uda mi się jakiś mecz, albo mi się uda na przykład, i ja pomimo tego wierzę, że jestem w stanie posędziować jeszcze lepsze mecze, ale na to potrzeba cierpliwości, o tym tak mówiliśmy, determinacji, zaangażowania i tak dalej. To wszystko jest bardzo powiązane. Dzisiaj jakby takim ogólnikiem chciałam to po prostu przedstawić, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ok. I przechodząc dalej, żebyście nie dokładali jeszcze sami na siebie presję na zasadzie to nie dla mnie, ja nie dam rady, bo to wszystko wynika z naszych przekonań i to, że wy tak myślicie, to nie znaczy, że faktycznie tak jest. Trzeba na to wszystko patrzeć z odpowiedniej perspektywy i nie atakować samych siebie, bo tutaj też jest bardzo ważna rola emocji. Ja zawsze to podaję na przykładzie psa. Jak pies macha ogonem, to znaczy, że jest szczęśliwy, nie? Jakby on pokazuje swoje emocje. A wiecie, co by się działo, gdyby to emocje zaczęły jego kontrolować? Patrzcie, on kontroluje emocje, czyli macha ogonem, pokazuje, że jest szczęśliwy, nie? A teraz emocje zaczynają jego kontrolować, czyli to ogon macha psem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Śmiesznie by to wyglądało. Dobra, możesz dać dalej? I teraz tak.
Presja, stres i krytyka to jest coś, czego podświadomie w ogóle unikamy. Nikt nie chce iść w kierunku presji, stresu i krytyki, no bo kto normalnie idzie w kierunku, nie wiem, załóżmy, że jakbym miała przeprosić tam te drzwi, to tam mnie wszyscy wyzywają, tam jest dużo presji i tak dalej. Wiadomo, że ja nie chcę tam iść, nie? Ja bym chciała iść w te drugie, albo siedzieć tutaj, gdzie jest mi przyjemnie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nikt mnie nie ocenia, gdzie wszystko jest fajnie. Ale co się kryje za tymi tabliczkami? Jak pójdziemy sobie tam, gdzie jest presja, gdzie jest stres i gdzie jest krytyka, dalej, to tam są wyższe ligi. A poziom amatorski jest tam, gdzie jest komfort i bezpieczeństwo. Widzicie w tym powiązanie? I sens? Im więcej presji, im więcej stresu, im więcej krytyki, tym wyższe ligi, bo margines błędu jest mniejszy. Wymagania są większe. Więcej osób was ocenia, tak? A tam, gdzie jest komfort i bezpieczeństwo, no tam jest poziom amatorski, bo tam nikt od was nie będzie aż tyle wymagał. I na tych meczach też nie masz takiej presji. Także to już od was zależy, co będziecie wybierać i w którym kierunku będziecie iść. Ale tam, gdzie jest presja i stres, no to tam są bardziej wartościowe mecze i wyższe ligi. Okej. Okay. Nie myślisz, decyzji może iść. Naprawdę mniej w czasie meczu, ale im wyższa liga, tym ta decyzja więcej ma. Presja będzie zawsze na sędziach, tak? Jadąc na jakikolwiek mecz, wszyscy będą na was wybierali presję. I trenerzy, i zawodnicy, i kibice, bo wszystko chodzi zawsze o wynik, tak? I tak jak już sobie powiedzieliśmy, im wyższa liga, im wyższa ranga meczu, tym większa presja. I jak sobie z taką presją radzić? Słuchajcie, też tak jak tutaj jest napisane, ciśnienie może albo rozsadzać rury, czyli będzie po prostu samo weryfikowało chłopaków czy dziewczyny, które nie będą sobie z tą presją radzić, ale też możesz szlifować zamęty, bo jeżeli będziesz sobie radził czy radziła z presją i inni też będą to widzieć, tym wyższe ligi będziesz sędziować, bo skoro ktoś zobaczy, że potrafisz dźwignąć naprawdę trudny mecz, to zechcą dać wam szansę na inny, na może nie tyle jeszcze trudniejszy, ale lepszy, tak? Tak, powiem tak to działa. I teraz jak sobie radzić z presją? Po pierwsze ją zaakceptować i pamiętać o tym, że ona zawsze jest i zawsze będzie i że to ona wyznacza nam kierunek, że jeżeli idziemy w kierunku presji, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chcemy osiągać oczywiście. I druga rzecz, działać pomimo tej presji. Czyli okej, fajnie, że jest presja, ale działamy pomimo, tak? Bo ona nagle nie zniknie. Ona zniknie wtedy, kiedy zaakceptujemy to, że ona nam towarzyszy. Bo może być tak, że ona nas po prostu przygniecie, czyli będziemy myśleć o tym, że się stresujemy, a będzie może być tak, że zaczniemy robić po prostu to, co mamy robić i reszta już sama przyjdzie. Dalej. A ta presja jest dla mnie wciągająca i taka... My jedziemy na mecz po to, żeby wykonać nasze zadania, a nie po to, żeby szukać akceptacji. I bardzo dużo, może nie tyle młodych, co nowych sędziów jest łapanych na tym, że poddają się presji zawodników, czy chcą być przez nich lubiani, chcą być lubiani i przez zawodników, i przez trenerów, i jeszcze najlepiej przez kibiców, tak? I często te decyzje są podejmowane po to, żeby zawodnicy byli zadowoleni. Bardzo często tak jest, jak się zaczyna. A wy musicie mieć świadomość, że wy jedziecie wykonać swoje zadanie, a nie szukać akceptacji. Wy nie jesteście od tego, żeby oni was akceptowali, tylko wy jesteście od tego, żeby posędziować dobrze mecz. Jedyną osobą, jakiej akceptacji potrzebujecie, to jest ta osoba, która was ciągnie w górę. Czyli nie zawsze to będzie sędzia asystent i kolega, nie wiem, no kolega asystent na przykład, czy koleżanka, ale dawaj dalej. Teraz kwestia błędu. Słuchajcie, błędy to jest nic innego jak nieodłączny element gry. Powiem tak, jak nie spieprzysz, to się nie nauczysz. Bo to, że my oglądamy klipy i oglądamy, jak mylą się inni sędziowie i z tego mamy wyciągać wnioski, to jest jedno, ale wyciąganie wniosków przez nas to jest drugie. Bo inaczej jest odczuć czy popełnić jakiś błąd samemu, a inaczej, kiedy ty obejrzysz jakiś film. Bo dobra, obejrzysz sobie film i fajnie, niby wiesz, jak się zachować, ale tak naprawdę wszystko weryfikuje boisko. Czasami popełniamy błędy z tego samego tytułu, tak? Chociaż, nie wiem, idealny przykład, nie wiem, z Paulem. Niby znamy artykuł, znamy, jak to ma wyglądać, jeszcze Maciek dzisiaj będzie o tym mówił. No, dzisiaj właśnie pokażę swoje dwa, trzy klipy, gdzie... Bo dzisiaj Maciek ma właśnie temat spalonego. To pomimo tego, że my obejrzymy sobie klipy, pomimo tego, że będziemy znali przepisy, pomimo tego, że sytuacje będą się powtarzać, bo na każdym meczu mniej więcej te sytuacje są podobne, to i tak będziemy się mylić. I kwestia, jak podchodzić do tych błędów. No, zaakceptować, że one będą i wyciągać z nich wnioski. Bo jeżeli ktoś podejdzie na takiej zasadzie, że coś pierwsze, a po meczu powie wyjebane i tak pojadę za tydzień gdzieś sędziować, no to będzie zawsze się kisił w tej wyklasie, tak? Ale jeżeli my będziemy wyciągać z tych błędów wnioski i będziemy te wnioski wprowadzać w życie, to wtedy będzie efekt i jest szansa, że pojeździmy gdzieś